zostawić coś, co wam powiedzieć osobnego. Dziennikarze Chłopca się nie obrażają za to, co mówię po takich spotkaniach jak to. Bo co nie powiedzieć, jest naprawdę dużą sztuką trafienie do bramki z metra, z dwóch metrów, z trzech metrów, a my trafiamy cały sezon. Cała jesień, cała wiosna i tylko się łapiemy za głowę, zmieniamy te składy, przychodzą nowi piłkarze, sytuacja się powtarza. Paradoksalnie powiem, że mimo tego, że przegraliśmy 3-0, to było dobre spotkanie z naszej strony. Tu nie było murowania bramki, tu była gra do przodu, tu było stwarzanie sytuacji, nawet przy stanie 3-0, kiedy wyszli z szatni i dostali bramkę raz 3-0, raz w 46 minucie, potrafili sobie stwarzać sytuację, o to mi chodzi. Jednego, czego brakuje, to jest właśnie tego, jednego, który te stopy potrafi postawić tam, gdzie trzeba. I wtedy ten wynik byłby zupełnie inny. Przecież paradoksalnie ten Krzysztof Baranta w bramce nie miał nic do roboty. On tylko mógł oglądać, jak te piłki wpadają, a bramka na 2-0, no to tydzień temu dokładnie taką samą bramkę straciliśmy w meczu ze Zdzieszowicami, więc coś fantastycznego. Czeka na taki moment, kiedy to mój zawodnik tak strzeli, tak, że bramkarz będzie mógł tylko tam spojrzeć. Także gratulacje, Adamie, bo co by nie powiedzieć, 3-0. Ogrzelnik nie będzie za chwilę pamiętał, bo wynik się liczy. Natomiast my tym spotkaniem jakby daliśmy dowód na to, że to jeszcze nie dojrzeliśmy do tego. Nie dojrzeliśmy do tego, żeby decydować o obliczu tej ligi. Tutaj boję się tego stwierdzić, że tu jeszcze jest trochę pracy nad tym najważniejszym elementem. Nad finalizowaniem tego, co najważniejsze, nad zdobywaniem bramek. Być może uda się to w przyszłym sezonie. Teraz już spokojnie będziemy sobie obserwować, jak to będzie wyglądało. Nie odpuścimy nikomu, jasne. Natomiast trzeba sobie już szczerze powiedzieć, że te straty do tych zespołów, które nas wyprzedzają po tym spotkaniu, są chyba zbyt duże do odrobienia. Ale nie składamy broni, jak na Beniaminka. Pokazali mi się, myślę, z dobrej strony. Wielgoszczy. Dziękuję, proszę. Znaczy tak, na pewno Grzegorz ma rację, że Chojnice takiego spotkania w tej formie rozegrały. To był zespół zupełnie inny, jak grał w Nowym Tomyślu, czy też u siebie w Ruchu Radzionków. W tamtych meczach był to zespół ociężały, dzisiaj było widać dużą szybkość, dużą waleczność. I od początku można było zauważyć, że przyjechali tu wygrać to spotkanie. My chcieliśmy to spotkanie również wygrać, dla nas to było spotkanie bycia w dniu. Zdawałem sobie sprawę z tego, że prowadząc zespół zawiszy w pierwszym spotkaniu, oczekiwania są duże. I na pewno nikt nie przypuszczał, nie dopuszczałby się taki, żebyśmy zremisowali, a nie mówiąc już o przegranej. Wygraliśmy to spotkanie, powiedziałem, no, trzy bramki zdobyliśmy i to bramki po akcjach. Na pewno jeszcze jedna, dwie akcje można było zakończyć bramką, ale Chojnice rzeczywiście miały trzy sytuacje, z których powinni zdobyć bramki. Jeżeli nie zdobyli tej bramki, to chwała Andrzejowi Witanowi. W niektórych momentach wybronił i o to chodziło, żeby wybronił w pewnych sytuacjach, jak również no, troszeczkę byliśmy nie tak zorganizowani, jakbym sobie tego życzył w obronie, bo przeciwnik nie może dojść do takich sytuacji. Mam taką cichą nadzieję, że jakby przy wyniku 1-0 większa jest wtedy taka koncentracja. Prowadziliśmy 2-0, 3-0 i ten mecz zrobił się tak wiem, jakby na stronę taki bardzo widowiskowy, no i nikt nie chciał, tak jak my, nie chcieliśmy wrócić w wyniku, chcieliśmy jeszcze bramkę zdobyć, a Chojnice chciały bardzo zrobić tę bramkę. Zresztą w zespole Chojnic gra wielu zawodników, których miałem przyjemność prowadzić, jak również zawodników o przeszłości i w ekstraklasie, i w pierwszej lidze. Także bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, bo to zwycięstwo tak i mnie, i zawodników natchnęło. I tak, że jesteśmy w grze o tą pierwszą ligę, chcemy wszystko zrobić, żeby powiedzieć trzeba głośno, no, że porażką było dla Zawiszy i nie wejście do pierwszej ligi, bo szczególnie jest tu duże zapotrzebowanie na piłkę, przynajmniej na pierwszym ligowym poziomie. A za swój taki mały sukces to, że jednak jakoś cegiełkę do tego zwycięstwa dołożyłem, bo wystawiłem Maćka Kota od pierwszej minuty. Piękna asysta, piękna bramka i ten chłopak dopiero teraz. Chciałbym, żeby tak mniej szumu było, bo zacznie się zainteresowanie i wielu ludzi, jeżeli chodzi o jego osobę, bo naprawdę się pokazał, że drzemią w tym chłopaku drzemią.
Zresztą chciałem podziękować się tutaj wszystkim zawodnikom, bo wszyscy daliście mi wszystko, to co można było dać w tym dniu i na pewno jeżeli wygrali w tych meczach tak otwarcie i tak zaangażowani i jak w dzisiejszym meczu, w tym dotychczas, które tu były meczami zremisowanymi w końcówkach i to na pewno Zawisza miał dzisiaj więcej punktów, ale to by mnie nie było. Także i cieszę się bardzo, że wróciłem tutaj, że mogę swoją pracą zapracować na to, żebyśmy może to za wcześnie mówić, ale będziemy chcieli o to grać. I czy nam się uda, zobaczymy. Powołamy do pierwszej ligi, dlatego poczekajmy, zobaczymy. Przed nami Raków i fajny mecz z Olimpią Grudziądz. Mam taką nadzieję, że Olimpia tak dobrze nie zagra jak Chojnica, tak dobrze jak dzisiaj.